Doniecki obwód powiedział matce o zaczystkach innej wsi i perspektywach swojej służby. Czy nie będziecie więcej nikogo podbijać? Będziemy. I co? I kiedy? No nie wiem. Pojechaliśmy do Deribasu, powiedzieli, że tam nie ma sprzętu. Jakoś oni, no oni się zjebali jakoś i że nie był kropy gdzieś też. A że się dojebali do nich ukropy i wywiad poinformował, że oni niby nie mają sprzętu i że oni niby są na wiosce i... No i все, nas chyba 3 brygady туда jebanuło, короче. No i nas tam 3 brygady wysłali. No, короче, все зачистили. Танк ебашил вдаль. Wyczyściliśmy wszystko, czołg strzelał daleko po łąkach, ogromnych łąkach. A my też po łąkach. Ja też strzelałem po domach. Profesjonalnie. No dobrze, żeby ich tam nigdzie nie zostawało. No i czyścili to wszystko. Patrzę, kurwa, w 50 metrach ode mnie dom znajduje się z lewej strony, stoi i tam piechota pobiegła. Wyobrażasz to sobie, no ja kurwa, no nie, teraz tam nas rozpierdolą gdzieś tam z lewej strony. No i zaczęliśmy cały plac po prostu zniszczyć wszystko, wszystkie domy, hale, magazyny, wszystko, wszystkie budynki, kurwa, zaczęliśmy napierdalać. No, różne tu plotki mamy. Ktoś powiedział, że za 2 miesiące będziemy mieli urlop, a tu będzie jak Syria. Za 2 miesiące, jeśli nie będzie to jak w Syrii, to prawdopodobnie, no... To wycofamy się, nikt raczej nie pojedzie więcej. Nie, 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 dziękuję, nie pojedziemy. Nie pojedziemy, nie.